rozważanym fragmencie Duch Święty napomina nasze serca, pokazując, jak powinna wyglądać właściwa droga człowieka wierzącego. Myślę, że bazą do tego są wiersze od 14 do 17. Mamy Słowo Boże, które jest tym Słowem Bożym, które nas napomina. Też jeden z braci wyraził dzisiaj w modlitwie, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, a więc chcielibyśmy zobaczyć, jak Słowo Boże doradza królowi. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 17 rozdział, od 18 wiersza. Gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wynosiło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo. Mamy to Słowo Boże. Myślę, że powinniśmy w nim zaznaczać, podkreślać Boże obietnice, podkreślać to, co nas dotyka, bo to nie ma być tylko Biblia, którą mamy przy sobie, ale to ma być Słowo Boże osobiste dla każdego z nas. I też tutaj jest w tym drugim liście do Tymoteusza jest kilka myśli odnośnie napomnienia i też jest może i dla nas przestrogą, jak reagujemy na napomnienia. Czy ze złością, czy może mamy tysiąc wymówek, a może w ogóle bez szacunku do rodziców podchodzimy, bez bojaźni Bożej. Jak reagujemy na napomnienia? W liście do Hebrajczyków, 3 rozdział, 13 wiersz, czytamy: ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Napomnienia mają nas doprowadzić do tego właściwego miejsca, dlatego też, że jesteśmy przed Panem Jezusem i to ma do Niego nas zbliżyć. A też chciałbym jeszcze z Psalmu 119 przytoczyć 112 wiersz, w którym jest wyrażone, że to przyjmowanie Bożych napomnień, owszem, nie jest rzeczą łatwą. Może przeczytam. Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje. Wieczna za to nagroda. Właśnie o tej nagrodzie możemy czytać, o jednej z tych nagród możemy czytać w drugim liście do Tymoteusza. Ja sam osobiście uchwyciłem się tego słowa i trwam w tym. Mam nadzieję, że Pan to też zauważy i wynagrodzi. Nawiązując do tej ofiary z płynów, mamy w 4 Mojżeszowej, 28 rozdział, 7 werset, ofiarę codzienną. I tutaj jest powiedziane, że ofiarę z płynów wylej w miejscu świętym z mocnego napoju dla Pana. I też 2 Mojżeszowa, 29, odnośnik. Tak? 4 Mojżeszowa, 28 rozdział, werset 7. Ofiarę z płynów wylej w miejscu świętym z mocnego napoju dla Pana. I 2 Mojżeszowa, 29, 40. Jako ofiarę z płynów ćwierć hinu wina. Generalnie tutaj widać, że nasze życie jako ofiara z płynów ma być, to nie jest sok, to nie jest herbatka ziołowa, to nie jest mleczko, to jest wyraziste. I nawiązując do tych napomnień, kto ma prawo napominać? Mnie spotkało w zeszłym tygodniu bardzo przykre zdarzenie, gdzie musiałem napomnieć za grzech. I dana osoba powiedziała: Grzesiek, chyba we łbie ci się poprzewracało. Od napominania mnie, to są starsi,
mojego zboru i nikt inny. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak powiedzieć, jak ta osoba powiedziała. Dlatego, że w Piśmie Świętym widzimy, że nawet wielkiego proroka, który powiedział proroctwo mesjaniczne, napomniała oślica. Oślica. A człowiek jest więcej wart niż oślica. Więc każdy człowiek, który zauważy błąd, ma obowiązek napomnieć drugiego człowieka. Jest powiedziane w Mojżeszowej, nie ścierpisz grzechu przy twoim bliźnim. Nie będziesz miał w nienawiści bliźniego swego, nie ścierpisz przy nim grzechu, ale gorliwie będziesz napominał twojego bliźniego. Więc ten, kto widzi i coś dostrzega, jest przez Boga zobowiązany do napomnienia. I grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli nie napomni, bo zagasza Ducha Świętego, który go do tego napomnienia przynagla, ujawniając daną rzecz. Proszę was wszystkich, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni, abyście byli jednomyślni. I by nie było między wami rozłamu, i by nie było między wami rozłamu, lecz byście byli zespoleni, lecz byście byli zespoleni. Wszyscy razem w jednej myśli i w jednym duchu, wszyscy razem w jednej myśli. Byli jednomyślni, abyście byli jednomyślni. I by nie było między wami rozłamu, i by nie było między wami rozłamu, lecz byście byli zespoleni.